Ponad 600 wolontariuszy w Koninie i okolicy wyruszyło z rana w teren z puszkami, aby zbierać pieniądze podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W konińskim sztabie odprawa odbyła się w Oskardzie. W Koninie i w subregionie zagra ponad 600 osób. Wśród tych osób jesteście wy, młodzi i starsi wolontariusze. To wy dzisiaj dla nas jesteście najważniejsi. To wy decydujecie o tym, jak ta orkiestra dzisiaj będzie wyglądała. A gramy? Gramy, kochani, bo chcemy, bo możemy, bo potrafimy, bo jesteśmy dumnymi Polkami i Polakami, którzy jednoczą się w bardzo ważnej sprawie. Wyznajemy bardzo ważne wartości i te wartości nas łączą. Wartości takie jak dobro, miłość, zdrowie czy rodzina. Przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji w Koninie przypomniała wolontariuszom o zasadach bezpieczeństwa, aby nikomu nic się nie stało podczas zbiórki. Jak co roku już od 30 lat konińska policja wystawiła mnóstwo funkcjonariuszy. W cudzysłowie oczywiście wystawiła funkcjonariuszy na ulicę właśnie po to, żeby zabezpieczać osoby, które uczestniczą w tej zbiórce. To, na czym nam najbardziej zależy, to to, żeby bezpieczeństwo wolontariuszy, bo nie da się ukryć, że tak naprawdę wolontariuszami są osoby młodociane, są to osoby poniżej 18 roku życia. Często jest to młodzież ze szkół podstawowych i na bezpieczeństwie właśnie tych osób bardzo nam zależy. Dlatego też dzisiejsze działania, dzisiejsze patrole będą skupione głównie na tym, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Policjanci z powiatu konińskiego włączyli się także w inny sposób w orkiestrowe granie. W Wilczynie będzie można wylicytować jedną służbę spędzoną z dzielnicowym. Także osoba, która wygra aukcję, będzie mogła spędzić taki dzień policjanta. Wejdzie w naszą skórę, będzie mogła jeździć i przypatrywać się, jak to wygląda w cudzysłowie od kuchni. Ponadto funkcjonariusze będą pomagali wolontariuszom, aby zdążyli na czas stawić się w sztabie z pełnymi puszkami po zakończonej zbiórce. Wsparcie otrzymają także od innych służb. W tym roku, tak jak 2 lata temu, zawitaliśmy. Pomagamy w całkowitej organizacji, żeby wolontariusze, osoby chętne do zbierania pieniędzy do puszki wiedziały, gdzie mają pójść, co robić dalej, żeby nie robić niepotrzebnego chaosu. Jak na razie myślę, że idzie całkiem dobrze, jest nas troszeczkę. Pogoda dzisiaj niestety nie sprzyja spacerom, więc i wolontariusze nie będą mieli łatwego zadania. Czy obawiają się aury? Szczerze trochę się boję i się bałam od rana, ale jeżeli będę chodziła po jakichś sklepach czy coś, to będzie okej. W tym roku nie ma sceny zewnętrznej w Koninie, a wszystkie przedsięwzięcia związane z 30. finałem odbywają się we wnętrzu galerii nad jeziorem. Zakończy je nocny bieg Policz się z cukrzycą.